Gmina Głubczyce położona jest na południu województwa opolskiego na terenie płaskowyżu głubczyckiego u podnóża Sudetów. Zajmuje powierzchnię 295 km2 i jest pod względem wielkości największą gminą województwa. Od zachodu na długości około 43 km granica gminy stanowi równocześnie granicę państwa z Republiką Czeską. Dwa drogowo-osobowe przejścia graniczne z Czechami, Pietrowice Krnów i Pomorzowiczki Osoblacha oraz dwa przejścia małego ruchu, Lenarcice Linhartowy i Chomiąża Chomysz, to niewątpliwy walor komunikacyjny i turystyczny gminy Głubczyce. W granicach administracyjnych gminy znajduje się 45 sołectw. Atrakcyjność i niewątpliwe zalety zawdzięcza gmina malowniczemu kształtowaniu terenu, rozległym obszarom leśnym i czystemu środowisku. To region o wyjątkowych walorach krajobrazowych. Przeważają w nim rzeźby faliste i pagórkowate, a południowo-zachodnia część to krajobraz niskich gór, stanowiący fragment gór opawskich. Możemy podziwiać strome, częściowo zalesione stoki i malownicze doliny, przyciągające tu licznych turystów. Na tym terenie znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu. Jest to rejon wsi Mokre Lewice oraz obszar płaskowyżu głubczyckiego. Las Głubczycki zajmujący obszar lasów, głównie iglastych oraz użytki rolne. Siedzibą władz gminy jest miasto Głubczyce, leżące u progu Bramy Morawskiej na starym bursztynowym szlaku, łączącym północ i południe Europy. Jest ono również siedzibą powiatu głubczyckiego. Historia Głubczyc sięga roku 1224 i w pierwszych trzech wiekach swego istnienia związana była z Czechami, czego pamiątką jest herb miasta z czeskim lwem. W XIII wieku od króla Czech Przemysława Ottokara II Głubczyce otrzymały prawa miejskie. Od drugiej połowy XIV wieku były samodzielnym księstwem czeskich przemyślidów. W 1523 roku drogą sprzedaży miasto trafiło w ręce luterańskich Hohenzollernów. Podczas wojny 30-letniej w 1622 roku przeszły na własność książąt von Liechtenstein, a w 1741 roku króla Prus Fryderyka Wielkiego. Od tego czasu Głubczyce są siedzibą władz powiatowych. Przeżywają też swój prawdziwy rozkwit przemysłowy i urbanistyczny. W XIX wieku na terenie miasta powstało kilka browarów, słodowni, cegielni, fabryk wełny, tartaków oraz młynów parowych. Rozwojowi przemysłu sprzyjało założenie kolei żelaznej łączącej Głubczyce bezpośrednio z Raciborzem, Racławicami Śląskimi i Krnowem. Działania wojenne, a szczególnie marzec 1945 roku, spowodowały zniszczenie prawie 70% miasta. Od 19 maja 1945 roku rozpoczął się polski okres dziejów Głubczyc. Spośród znajdujących się na terenie miasta zabytków możemy obecnie podziwiać mury obronne z basztami z drugiej połowy XIII wieku z najlepiej zachowaną basztą przy ulicy Pocztowej, która jest zwieńczona renesansową kopułą. Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny z drugiej połowy XIII wieku, przebudowany w latach 1903-1907 z widoczną obok kaplicą świętych Fabiana i Sebastiana z 1501 roku. Barokowo-rokokowy kościół i klasztor franciszkanów z drugiej połowy XVIII wieku. Do klasztoru przylega budynek wzniesiony w 1752 roku, w którym niegdyś mieściło się gimnazjum. Rynek o nietypowym kształcie ćwierć koła. Z wieżą ratuszową z 1570 roku obecnie trwają prace przygotowawcze związane z odbudową ratusza i przywróceniem mu jego dawnej świetności.
Figura świętej Marii z 1738 roku, dłuta Antoniego Jorga. Kościółek z drugiej połowy XVIII wieku przy ulicy Sobieskiego. Budynek gimnazjum z 1902 roku, w którym obecnie mieści się pierwsze liceum ogólnokształcące. XIX-wieczny budynek w stylu eklektycznym, obecnie siedziba władz gminy oraz urząd miejski. Budynek dworca kolejowego zbudowany w XIX wieku w kształcie lokomotywy. Figura świętego Floriana, patrona miasta z 1914 roku. Zachowało się także kilkanaście starych kamienic i budynków, zmieniających przez lata swoje przeznaczenie, ale ciągle urokliwych, które obecnie są sukcesywnie odnawiane. Z ważniejszych zabytków na terenie gminy wartych uwagi obejrzeć można. Barokowy pałac w Klisinie. Zamek Joannitów w Grobnikach, którego najstarsze fragmenty pochodzą z drugiej połowy XV wieku. Barokowy kościół klasy zerowej w Opawicy z cennymi polichromiami i amboną w kształcie łodzi. XVI-wieczne płyty nagrobne rodu Bohdanowskich w Bohdanowicach z czeskimi inskrypcjami. XVII-wieczny pałac w Pomorzowicach, przy którym rosną dwa wielkie miłożęby, zabytki przyrody. Dwór w Pielgrzymowie. Nie sposób, mówiąc o historii Głubczyc, nie wspomnieć o cennym świadectwie rangi tego miasta, księdze praw miejskich, wspaniale iluminowanym rękopisie z XV wieku. Zmienne i nie do końca znane koleje losu tego cennego zabytku urwały się w 1945 roku, kiedy to bezcenny manuskrypt zaginął w czasie ewakuacji miasta. Przez ostatnie pół wieku poszukiwany przez historyków i kolekcjonerów odnalazł się w 2002 roku, by dzięki hojności jego właścicielki, pani Barbary Piaseckiej-Johnson, zabiegów Ministerstwa Kultury, Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz starań władz terenowych znaleźć się w Archiwum Państwowym w Opolu, a sporządzona wierna kopia tego dokumentu znajdzie się w miejscu, dla którego w 1421 roku została sporządzona, czyli w Głubczycach.
A jakie są Głubczyce dziś? To nieduże, malownicze i spokojne miasto nad rzeką Psiną, posiadające dobrą infrastrukturę drogową i bliską odległość od głównych dróg krajowych i węzłów autostrady. Przez teren miasta przebiega linia kolejowa Racowice Śląskie - Głubczyce - Racibórz. Komunikacja zbiorowa na terenie miasta i gminy opiera się na przewoźniku PPKS. Przez Głubczyce przebiega najkrótsza droga do Wiednia i południowej Europy. Z Głubczyc jest niedaleko do dużych ośrodków miejskich. Do Opola 62 km, do Katowic 107 km, do Wrocławia 155 km, do Pragi 210 km, do Wiednia 320 km. Elementami systemu oświaty na terenie miasta są 3 przedszkola w Głubczycach i 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy. Dwie szkoły podstawowe w mieście i 7 w gminie. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy mieszczący się w zabytkowym budynku przy ulicy Raciborskiej z internatem, w którym kształcenie odbywa się na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Kolejny stopień edukacji to nauka w 3 publicznych gimnazjach, z których 2 znajdują się w Głubczycach i 1 w Lisięcicach. Oraz w 3 szkołach średnich: Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Mechanicznych i Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wizytówką miasta na arenie krajowej i międzynarodowej jest sport, a głównie jedna z dyscyplin, jaką jest badminton. Zawodnicy klubu LKS Technik reprezentowali nasz kraj na olimpiadach w Barcelonie, Atlancie, Sydney i Atenach. Kolejne dyscypliny to sekcje taekwondo i karate. Piłkarstwo to Polonia z Głubczyc oraz 19 LZS-ów. UKS Tęcza to sekcja kolarska. Lew Głubczyce to sekcja brydża sportowego. Głubczycki klub biegacza zasłynął z organizowanych od lat sztafet do świętych miejsc. Sportowym zainteresowaniom pomaga w rozwoju Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu z dużą, nowoczesną halą sportową, siłownią, sauną i zapleczem konferencyjnym. Wykorzystywany do organizacji masowych imprez sportowych oraz kulturalno-rozrywkowych, w tym także o międzynarodowym charakterze. Z
Sportowcy mają do dyspozycji także stadion sportowy z odnowionym zapleczem, liczne sale gimnastyczne i boiska sportowe. Przy szkole podstawowej numer 2 znajduje się kryty basen udostępniony wszystkim mieszkańcom. Przy gimnazjum numer 1 uruchomiono także skatepark, cieszący się dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Wysokie walory przyrodnicze i wypoczynkowe miasta i gminy Głubczyce oferują dobre warunki do turystyki pieszej i rowerowej. Czesko-polskie przygraniczne ścieżki rowerowe prowadzą przez malownicze tereny równinne o bogatej tradycji rolniczej. Inne prowadzą wśród zalesionych wzgórz stanowiących ostoję dla zwierzyny leśnej i ptactwa, bogatych w wiele gatunków grzybów. Trasy rowerowe łącznej długości 220 km wyposażone są w tablice informacyjne o dostępnych w pobliżu usługach i atrakcjach turystycznych. Okolice wsi Lisięcice to wspaniałe rewiry łowieckie. Miasto zrzesza myśliwych w dwóch kołach łowieckich. W północno-zachodniej części gminy na powierzchni ponad 404 hektarów rozciąga się głubczycki las zwany Marysieńką. Drzewostan ten stary, sosnowy i ten młodziutki z nasadzonymi bukami i dębami wart jest odwiedzenia. Latem 1998 roku oddano do użytku polanę biwakową z parkingiem. Z tego miejsca prowadzą drogi i ścieżki leśne do wszystkich zakątków lasu. W obszarze uroczyska Kamieniołom można skorzystać z małego parkingu, paleniska, ławek i zadaszenia chroniącego przed deszczem. Urocze miejsce to Wilczy Staw. Prowadząca z miasta do lasu asfaltowa droga i biegnąca wzdłuż ścieżka spacerowa to piękna, zabytkowa Aleja Lipowa. Niepowtarzalną okazję łowienia ryb w spokojnej okolicy dla amatorów wędkarstwa oferują stawy, lwowiany i zawiszyce, oddalone od miasta zaledwie od 5 do 10 km. Staw hodowlany przy głównej drodze z Krnowa do Głubczyc oferuje przyjemność łowienia, biwakowania i przyrządzania na ogniu świeżo złowionej rybki. Trochę dalej, bo 14 km od Głubczyc i tylko 1 km od przejścia granicznego zaprasza kemping Pietrowice pierwszej kategorii, oferujący 160 miejsc w murowanych domkach letniskowych, 24 miejsca noclegowe w hotelu, a także pole namiotowe i miejsca dla przyczep karawaningowych. Ośrodek posiada wiele atrakcji: kręgielnię, boisko, staw rybny do wędkowania, miejsca na ogniska i do grillowania oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego i rowerów górskich. W centrum ośrodka znajduje się kąpielisko naturalne z wieżą do skoków i ogromną ślizgawką. W październiku 2005 roku na terenie ośrodka oddany zostanie do użytku całoroczny narciarski stok zjazdowy. Rozległy park imienia Sybiraków, założony jako miejska promenada w pierwszej połowie XIX wieku, jest przyjemnym i spokojnym miejscem na długie spacery i relaks.
Stojące w nim dwie zabytkowe fontanny to fontanna-pomnik regionalnego poety gwarowego, zwanego filozofem z lasu, z 1925 roku. Oraz fontanna ze zwierzętami powstała przed I wojną światową. Na końcu pięknej Lipowej Alei stoi altanka zwana przez mieszkańców Świątynią Dumania, w cieniu której można odpocząć po długim spacerze. Te obiekty, stojące tu od lat, a obecnie odnowione, cieszą oczy kolejnych pokoleń. Ofertę rekreacyjną uzupełnia basen kąpielowy. Pięknie położony i urządzony w formie 5 akwenów różnej głębokości, z kącikiem dziecięcym przy brodziku, ślizgawką, boiskiem siatkarskim i estetycznym zapleczem sanitarnym i gastronomicznym. Na wszystkich turystów w samym mieście czekają miejsca noclegowe w hotelu Domino. Noclegi oferuje również baza hotelowa gminnej spółdzielni i internaty zespołu szkół mechanicznych i zespołu szkół rolniczych. Nocleg, swojskie wyżywienie i wiejskie atrakcje oferuje turystom gospodarstwo agroturystyczne w Braciszowie oraz szkolne schronisko młodzieżowe w Pietrowicach Głubczyckich. Kultura to jedna z wartości łącząca ludzi we wspólnocie. Miejski Ośrodek Kultury to miejsce szczególnych wydarzeń artystycznych i dobrze służy tym, którym taka instytucja jest potrzebna do realizowania swoich zainteresowań. Coroczne październikowe Głubczyckie Dni Kultury to wspaniałe koncerty, wernisaże, spektakle teatralne i spotkania autorskie z udziałem wybitnych artystów. Osobny rozdział w miejscowej kulturze tworzy chór mieszany Liceum Ogólnokształcącego, ambasador naszej kultury także za granicą. Co 2 lata Głubczycy organizują Międzynarodowy Festiwal Chórów Szkolnych. Miejscowa Państwowa Szkoła Muzyczna przez lata wykształciła wielu uczniów, którzy przynoszą chlubę głubczyckiej szkole. Co 3 lata organizuje Międzynarodowe Festiwale Młodych Pianistów. Głubczyce mają też swój festiwal piosenki harcerskiej oraz przegląd zespołów tanecznych województwa opolskiego. Muzeum Ziemi Głubczyckiej posiada dział etnograficzny oraz historyczny z dużym zbiorem pamiątek z okresu II wojny światowej. O czytelnictwo dbają Biblioteka Publiczna i Filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej z Opola. Źródłem wiedzy o kulturze i historii ziemi głubczyckiej jest wydawany od 1994 roku kalendarz głubczycki, a bieżące wydarzenia i informacje przekazuje samorządowy miesięcznik Głos Głubczyc. Od kilku już lat funkcjonuje strona internetowa Głubczyc uzupełniana na bieżąco. Ruchomą i żywą kroniką miasta i regionu jest program lokalnej telewizji pod nazwą Telewizja Głubczyce.
Na niwie wydarzeń kulturalnych m.in. odbywa się współpraca zagraniczna między państwami, z którymi Głubczyce graniczą i dla których są partnerami we Wspólnocie Europejskiej. Gmina Głubczyce jest członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry. Miastami partnerskimi Głubczyc są Krnów, miasto Albrechtice i Rusin w Republice Czeskiej, Saint-Rémy-sur-Avre z Francji i Rockenhausen w Niemczech. Współpraca z partnerami to oficjalne spotkania, a także imprezy. Kulturalne, jak na przykład Festyn Górnośląski, sportowe, jak półmaraton Krnów-Głubczyce, czy religijne, jak coroczna pielgrzymka do Rusina z udziałem ludności Polski, Czech i Niemiec. To także współpraca między szkołami gimnazjalnymi Głubczyc i Rockenhausen, polegająca na wymianie młodzieży w celach poznawczych, wzajemnego zrozumienia i rozwoju. Kontakty sąsiedzkie i partnerskie to okazja do pozyskiwania partnerów gospodarczych dla lokalnego biznesu. Służą temu organizowane od 2003 roku targi przedsiębiorczości, którym towarzyszą fora gospodarcze. Z każdym rokiem gromadzą one coraz więcej przedsiębiorców zainteresowanych prezentacją własnej oferty gospodarczej, a także nawiązaniem nowych kontaktów służących rozwojowi firm oraz gminy. Obiektem, z którego miasto jest dumne i imponuje zagranicznym partnerom, to nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia o przepustowości prawie 7000 m3 na dobę, gwarantująca głębokie usuwanie zanieczyszczeń przy optymalnym zużyciu energii. Miasto w całości jest zwodociągowane i skanalizowane, a obecnie kanalizowane są wsie, w których dotychczas nie było tych instalacji. Prezentując walory miasta i gminy Głubczyce, nie sposób pominąć tematu gospodarki. Kierunek aktywności gospodarczej gminy ma związek z rolnictwem. Niezwykle urodzajne gleby i korzystny klimat sprzyjają produkcji rolnej, którą w gminie Głubczyce zajmuje się 7 rolniczych spółdzielni produkcyjnych. W Klisinie, Kietlicach, Lisięcicach, Krzyżowicach, Nowej Wsi Głubczyckiej, Równem i Pietrowicach. O łącznej powierzchni użytków rolnych 2354 hektary. 1147 indywidualnych gospodarstw oraz 640 działek rolnych to łącznie 14 084 hektary powierzchni. Według szacunków w 2005 roku zasiewy w sektorach głubczyckiego rolnictwa stanowią powierzchnię 21 511 hektarów, w tym 44,8% to pszenica i 16,5% to zasiewy jęczmienia jarego. Produkcją zbóż, ziemniaków, buraków, rzepaku i materiału siewnego zajmuje się firma Top Farms. To także duży producent mleka i mięsa. Użytkuje w gminie 6097 hektarów i hoduje około 6000 sztuk bydła. Miejscową gospodarkę tworzą przede wszystkim zakłady branży spożywczej. Zakłady piwowarskie Głubczyce S.A. produkujące piwo. Toska spółka z o.o. producent nabiału, a w szczególności naturalnych, delikatnych serków. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, producent płynnych produktów mleczarskich, zaopatrujący polski rynek w śmietanki, jogurty, mleka spożywcze i naturalne i owocowe maślanki. Istotną rolę w gospodarce gminy pełnią zakłady branży metalowej.
Przedsiębiorstwo Galmet, producent pojemnościowych, przepływowych ogrzewaczy wody i bojlerów centralnego ogrzewania, grzejników olejowych i konwektorowych. Firma świadczy ponadto usługi cynkowania ogniowego i emaliowania, a także międzynarodowego transportu samochodowego. Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet, specjalizujący się w produkcji ogrzewaczy wody, bojlerów i grzejników CO. Wykonuje również usługi międzynarodowego transportu towarowego. Świadczy także usługi emaliowania i cynkowania. Firma kosmetyczno-farmaceutyczna posiadająca wszystkie niezbędne certyfikaty to Kosmet Zbigniewa Leżańskiego. Dobrze prosperują także firmy budowlane. Przedsiębiorstwo budowlane Budomex i Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego Chmielewski. Firmy handlowo-usługowe, na przykład Krokus, Agroma, Mega i PSS Społem, oraz zakłady rzemieślnicze zrzeszone w spółdzielni rzemieślniczej oraz cechu rzemiosł różnych. Miasto swoją przyszłość wiąże z turystyką, rozwojem przetwórstwa rolno-spożywczego i usług. Sprzyja temu dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna oraz przygotowane tereny pod budownictwo przemysłowe. Niewykorzystanie w pełni płodów rolnych i istniejące rezerwy w zakresie produkcji rolnej, a także bliskość potencjalnie dużych rynków zbytu – Górny Śląsk, Wrocław, Czechy, względnie blisko Niemcy i Austria – stwarzają bardzo korzystne warunki do inwestowania w rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i usługi z rolnictwem związane. Na inwestorów czekają w mieście okolice atrakcyjne tereny przeznaczone pod budowę obiektów produkcyjnych, handlowych i rekreacyjnych. W dyspozycji gminy znajdują się także obiekty gotowe do zagospodarowania. Gmina zachęca przyszłych inwestorów ulgami w opłatach i podatkach lokalnych. Władze samorządowe i mieszkańcy tej urokliwej i gościnnej gminy serdecznie zapraszają w celach turystycznych, kulturalnych i gospodarczych.